Cześć, witajcie na kolejnym Werkackim Shorcie na naszym kanale. Niestety tym razem nie z nad wody, ale jak widzicie, za mną znajduje się choinka, czyli czas świąt. Jak co roku z Łukaszem postanowiliśmy zorganizować mały konkursik dla naszych subskrybentów. Został dokładnie tydzień do świąt, mamy dzisiaj 16 grudnia i przez cały kolejny tydzień będzie można brać udział w naszym konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w niedzielę 23 grudnia o godzinie 18:30. Zrobimy jakiegoś live'a, jeszcze nie wiem, jeszcze nie zaplanujemy, na pewno, że to będzie w niedzielę 18:30. Zasady tego konkursu są bardzo proste. Należy subskrybować nasz kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, masz okazję, pod filmikiem znajduje się przycisk subskrybuj. Możesz to zrobić właśnie teraz. Trzeba polubić nasz filmik i dodać komentarz. Możecie dodać komentarz jakikolwiek chcecie. Wszystkie komentarze będą się liczyły w losowaniu. Spośród wszystkich komentarzy wylosujemy dwie osoby, które zostaną nagrodzone. I postanowiliśmy nagrodzić jeszcze jedną osobę, trzecią osobę, która doda komentarz i komentarz będzie miał najwięcej po prostu polubień. Ta osoba otrzyma również niespodziankę. Jakie nagrody? Jakieś nagrody już mamy dla Was, ale jeszcze mam nadzieję, że dotrą jakieś nagrody. Trzeba się uśmiechnąć do niektórych osób, może podrzucą jeszcze nam jakieś przynęty. Ci, co już wcześniej brali udział w naszym konkursie, wiedzą, że te przynęty, no fajne te paczuszki są jednak, miło je dostać, bo z tego co wiem, to w tamtym roku bardzo dużo pozytywnych dostaliśmy wiadomości po konkursie, że no i podziękowań i tak dalej. Także było bardzo miło, a my z drugiej strony się cieszyliśmy, że mogliśmy coś takiego zorganizować. Także chyba tyle, jeżeli chodzi o konkurs. Wszystkie dodatkowe szczegóły na pewno są tutaj poniżej opisane pod filmikiem. Zachęcam do wspólnej zabawy. Został tydzień, także warto dodać jakikolwiek komentarz. Może to właśnie dla Ciebie wylosujemy fajną nagrodę. Tego nie wiemy, zobaczymy. Także za tydzień odzywamy się z powrotem i życzymy wszystkim powodzenia.